Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Game Changer i dzisiaj witam Was w kolejnym materiale na moim kanale z The Last of Us. No i co? Ostatnio właśnie jechaliśmy na tym koniu. Chciałem tylko zobaczyć, czy coś tam może jest u góry, czy nie. Chyba nie. Przyjechałem tutaj na ma... A, coś tu jest jednak. Kalus, zostań. Kalus, co to komiks. Za imię? Trzeba to było przedyskutować z Tomim. Kalus. Dobra. Jedziemy. Serio. Teraz prawo czy prosto? Dobra, pojedźmy sobie tutaj, zobaczymy. Okej, żaden z tych budynków nie przypomina lustra. Pojedziemy do centrum miasteczka. Stamtąd rozciąga się widok na większość kampusu. Dobra, pojedźmy sobie tutaj tędy. A tu coś jest. Jesteśmy przy telefonie. O. Nienawidzę tego imienia. Wow. Miotasz ognia. No to fajnie. Czy jest coś jeszcze? Nie. Tam były w ogóle schody na górę, to zobaczmy jeszcze tam. Co tam może być na górze? A jeszcze tu. Dobra. A to są drzwi na zewnątrz tutaj, dobra. I tutaj nic nie ma, okej. Okay. Mogę wejść jeszcze tam bardziej do góry, czy nie? A mogę. Coś tutaj też jest. Coś tu jest. Tu był punkt obserwacyjny. O. To jest dobry znak. Gniazdo snajperów. Czytaj. Okej. Okay. Tak jak mówię, tutaj sobie można przeczytać wszystko. O, teraz elegancko dałem. Tak. No. Tutaj wszystko jest, to sobie można przeczytać. Jeszcze na górę można wejść? Nie, to już zablokowane. Dobra. Idziemy zmodyfikować naszą broń. No dobra, do dzieła. No i tutaj znowu powinienem mieć te 4 i pse normalnie móc to zmodyfikować, ale przez tego save'a, co wtedy załadowałem, to tego nie podniosłem jakby jednak. No i... A, szkoda gadać też. Czyli żadnych nie mogę tutaj... Pełność magazynka, nie. Szybkich przeładowania, co to może... się przydać. Nie wiem jak miotacz ognia, jak długo to bierze. Prędkość przeładowania to też oczywiście. Szybkostrzelność, przeładowanie. Szybkostrzelność niech będzie tak samo. Pewność magazynka. Coś jeszcze tutaj takiego? Chyba nie. Może tutaj to albo to pewność magazynka, o. Dobra. To nam pomoże. Parę modyfikacji też zrobionych szybko tutaj. I jedziemy dalej wtedy. Czyli którędy teraz? To muszę się chyba cofnąć tam na początek. A, dobra.
Nie mam już żadnych pytań. Ale fajnie. Po prawo. Hej, tam! Tego szukamy? Okej, okay, czyli gdzieś tamtędy. O dobra, tu coś jest. Mogę tędy przejechać? Jak myślisz, ilu ich tu jest? Znaczy mogę. Trzeba mieć sporo ludzi, żeby prowadzić taką operację. Myślisz, że tam będą ludzie w moim wieku? Nie jestem pewien. Zaraz wracamy. To chyba biegacze. Zostań z koniem. Pójdę no i jak zawsze. Tak, nie chcę, żeby się spłoszył. Zaraz wracam. No paru ich tam jest u góry, z tego co widać. Dobra, amunicja, czyli mam na co najmniej 3. Tutaj mam na 4. Czyli razem 7 tak mogę osobę zabić. Tak na raz. No to nieźle. Co jest? Co to w ogóle było? Dobra. No, to było na tyle, dokładnie. Huh. Dobra. Szkoda tylko, że tego łuku. Dwie strzały od łuku straciłem i nie mogę podnieść już nigdzie raczej. To coś tutaj jest. Dobra, wyjdę. Czy będzie coś tu ciekawego? A nie, czyli chyba tylko mogę sobie między tymi uciekać przed nimi. No, to były jakieś pozycje do uciekania. Tam się coś chyba zaświeciło naprzeciwko mnie tak w ogóle. Dobra, jednak mi się wydawało. Dobra, mniejsza z tym. Co ja tutaj muszę zrobić? A ten przewód chyba tak. A, okej. Okay. Jeden, dwa i trzy. Dobra, patrzyłem. Mam złe wspomnienia z tym hotelem, kiedy to odpaliłem i nagle nie wiem ile tych zombiaków na mnie wyskoczyło, jeszcze ten wielki taki. Wiesz, tak sobie myślę, że chyba chciałabym zostać astronautką. Poważnie? Tak. Wyobraź sobie, że sam lecisz w kosmos. Fajna sprawa. Po prostu. Dobra, jak coś to sobie można to przeczytać tam. A ty? Kim chciałeś zostać? Jak byłem chłopcem, marzyłem o karierze. Chciałem iść w tą stronę. Żartujesz. Poważnie. Zaśpiewaj coś. No weź, nie będę się śmiać. Zapomnij. Joel? Proszę. Dobra.
O, znowu jakiś ta, jakaś wiewiórka albo szczur, czy nie wiem co. O, to małpy? Tak, całe stado. Małpy, dokładnie. Tam jest ten szklany, to jest ten szklany budynek? Chyba tak. Innego nie widzę. No nic, pojedźmy. Hej, zobacz. Świetliki. Gdzie? A, faktycznie. Joel, zobacz. Dobra, spróbujmy otworzyć bramę. Disconnect generator when not on duty. Mhm. Czy generator muszę? Kurde no. Mam złe przeczucia, że tutaj też coś będzie. Nie, na niebie jest tylko ta dziewczynka. Notatka. Oczywiście można sobie to przeczytać. Ciekawe, ile wytrzymaliście. Ja sobie to przeczytam później. O, to się może przeczytać. Cholera, zarodniki. O, no czyli będą zombie chyba. Nie, nic nie słyszę. No i teraz nagle tak. Szkło. Ja spróbuję nie podeprzeć po tym szkle. Dobrze, że miałem maczenę. O kurde, nie. Jezus, ten wielki. Dobra, koło tego wielkiego lepiej. Lepiej po cichu będę próbował. No nie. Tam jest. Jezus. Trendy, dobra, tutaj mogę. No nie, no nie, 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 otwieraj to lepiej, szybko, 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 szybko. Ten gruby już tu idzie. Wow. Dobra, lepiej stąd spadam. Naprawdę ta maczeta mnie uratowała. Chyba nikogo jeszcze nie ma. Nie wiem. No ja się nie zbliżam tam nigdzie w tamtą okolicę. Kolejni zarażeni. Nic mi nie jest.
Chodź tu otworzyć bramę. Masakra. Dobra. To będę musiał przesunąć pewnie gdzieś pod bramę. O tak, tutaj. Dobra, i znowu pewnie trzeba będzie odpalać to. No dokładnie. Jeden, dwa i trzy. I nie udało się. Jeden, dwa i trzy. Spróbujmy bramą. Udało się! Tak, wchodź tędy. Szybko. Ta pogoda też taka nieciekawa się zaczyna robić. Nie. Nie sądzę. Którędy? Czemu zarażeni mieliby być tak blisko laboratorium? Bill wykorzystywał je w celach obronnych. Może oni robią to samo. Tak, bardzo możliwe. Dobra. Tutaj tędy chyba. Zero strażników. Pusto. Tak. Myślałem, że kogoś już spotkamy. Chodźmy do środka. Oczywiście materiały sobie pozbieram. Dobra, może jednak... A nie, w sumie bo chciałem powiedzieć, że może jednak na tego konia będę wskazał za każdym razem, ale i tak chyba szybciej podróżować tym koniem, niż jakbym miał iść Joelem. Pełno jest tych, a... Jak to się nazywa? Teraz zapomniałem, uciekło mi z głowy. Namiotów tutaj widzę, ale też... Byłeś tu kiedykolwiek? Co, uniwersytet? Tak. Dlaczego nie? Chyba, że tylko te dwa się Sara. Okej. To było na tyle. Z tego zbierania mówię, nie będę zbierał wszystkiego. Na pewno tam w innych namiotach coś bym mógł jeszcze znaleźć, ale pojadę prosto do tego. Tam jeszcze jakieś namioty były wcześniej. I co teraz? Gdzie teraz? He? Było tam na dół. Hej, a może tam? Gdzie? Tak, to chyba jakieś wejście. O. Co ja mam tutaj zrobić niby? Zamknięto na amen. Musimy znaleźć inne wejście. Może przejdziemy górą? Tak. Tam jest drut kolczasty, więc nie za bardzo. Tutaj też tak nie za bardzo. Przez te drzwi. Nie, to nie są drzwi. Chwila, coś tu było? Aha. Dobra. Czyli śmietnik podłożyć pod tą bramę, przeskoczymy nad bramą. Okej. Można i też tak, w sumie. Dobra, nie do końca o to mi chodziło. Dobra, chyba tutaj. Zobaczmy. Tak, dokładnie. Chodź, idziesz? Tam jakieś drzwi są. Założę się, że można je otworzyć i tam pewnie będzie te tak samo ostrze, ale też teraz już nie potrzebuję tak broni ulepszać. Dobra, jesteśmy w środku. Chodź, co się stanie? Jak nic. No dobra, jednak nie. Jak są takie te kamery... To tak mówię, po tamtym hotelu ostatnio mam złe wspomnienia z tym, jak kamery się tak obracają. Ostatnio jak tak było, to winda zleciała.
Co my tu mamy? Pewność magazynka. Szybkość, szczelność, nie. Szybkość przeładowania. Odrzut. Rozrzut. Dobra. Pewność magazynka. Jeszcze raz. Będzie mi służyć. Wow. No to fajnie. Hop, hop! Świetliki! Okej. Mam tu lekarstwo na zarazę. Jesteś chętni? Nie róbmy hałasu, póki się nie dowiemy, co jest grane. Chyba nie żyją. Nie no, opuścili to miejsce po prostu. Bo nie ma nawet ciał. Chyba, że za chwilę wejdę do jakiegoś pokoju i wyskoczy na mnie tuzin zombie. A tutaj właśnie jest ostrze potrzebne przykładowo do tego. O, no i super. Ale ja dopiero co polepszałem wszystko, aby mógł teraz ulepszyć to zupełnie inaczej. O. 50 części dostałem do ulepszenia. No to. Może się cofnę, zobaczyć tylko, czy coś ulepszyć mogę jeszcze. I później będę musiał zobaczyć, gdzie mam iść, bo totalnie nie mam pojęcia. Co my tu mamy? Dobra, tak na szybko. Pewność magazynka to tutaj to się na pewno przyda. Do łuku coś mogę ulepszyć? Zasięg. Coś za dziesiątkę mogę ulepszyć? Nie. Nie ma opcji, że ulepszyć cokolwiek. Dobra. Teraz tego. Meczetę. A tylko ostrze mi było potrzebne. Okej. Dobra, zrobię jeszcze jedną apteczkę w razie czego. A jeszcze tu. To szybkie tworzenie, szybkie leczenie. Może szybkie leczenie. Szybkie tworzenie też sobie zrobię w razie czego. Dobra, lecimy dalej. O, dużo rzeczy pominąłem do otwarcia. A i tak nic nie było. Ty gdzie teraz? Co ja mam tutaj zrobić niby? No byłem tutaj. Tutaj jakieś te kable prowadzą. Tak. No ty też byłem. A gdzie jest Ellie w ogóle? Gdzie ona jest? Bo to mnie trochę ciekawi. Gdzie jest Ellie? Może pójdę za nią i znajdę coś? Nie, może tutaj na dole? Chociaż wątpię. O, znalazłeś coś. Nic przydatnego. Została po nich tylko aparatura medyczna. Nie rozumiem. Spakowali się w pośpiechu i uciekli. Może ktoś został. Nie oddalę się. No i wiedziałem. Zawsze coś. W razie czego shotgun. Aha, ale gówno z tej maczety. Jakbym wiedział, że tak to jest, to tej maczety nie ruszał.
No ale cóż, trudno się mówi. A, XD. Nie ma ciał. To dobrze, prawda? Jeśli dowiemy się, gdzie sobie poszli. Jest tu coś, ktoś? Nie. Wow. Okej, czy jak tak sprintuję jakby i pociągnę za drzwi, to on tak agresywnie je otwiera. W sensie pociąga je do siebie, albo właśnie z kopniaka wali. A tak jak idę normalnie, to normalnie te drzwi otwiera. Okej. Czyli lepiej podbiegać do drzwi, to on szybciej je wtedy otwiera. Zobaczmy. O właśnie. O tym właśnie dopiero co mówiłem. O, mam pełne HP. Mi się wydaje, że na pewno tutaj jakiś zbiór zombie będzie, czy coś takiego. Cholera. To pewnie mlaskacze, tak? Nie, oni się nie chowają. Jak to nie? Jest ten rodzaj zombie jeden, co się chowa. To może to oni? Chwila. A zaraz będę musiał kończyć ten materiał. Nie zauważyłem. Tutaj jest jak się grzyb rozwija. Jak ktoś chce sobie zobaczyć. Tutaj jakieś drzwi jeszcze są. Mogę je otworzyć? Oczywiście, że mogę. Jest. Dobra, to tylko małpy. Dobrze, że to nie mlaskacze. Tak. Świetliki to też nie są. No, może tak się wczuli w te badania, że sami zamienili się w małpy. Szukajmy dalej, to coś znajdziemy. Cztery palety aparatury laboratorium. No dobra, to może podchodząc z gry przesłucham. Wam pokażę. Albo za chwilę. Tylko a tutaj coś jeszcze jest. O, pierwsze ciało. Nie łudź się, nie znajdziesz świetlików. Wszyscy odeszli. Serio? No co ty? Wiesz, gdzie to jest? Znam te okolice. To daleko? Kawał drogi stąd, nawet na koniach. Co? Świetliki? Na ziemię! Świetliki to nie są. Co za jedni? Nieważne. Wiemy, dokąd iść. Spieprzajmy stąd. Siekiera. Potem się po nią cofnę. Ale jak na razie... że też go to nie zabiło. No nie, już w głowę miał dostać. Zostaw mnie! Okej,
Nie no, nie wierzę. A już spadł. Dobra, uleczymy się na szybko. I się cofnę po siekierę. Od razu lepiej. Wow. To już było mega mocne. Jebany dupek. Dobra, spadamy stąd. Dobra. Otwieramy drzwi i spadamy stąd. No nie. Eli, no halo, pomóż mi. Ajajajajaj. Muszę cię pociągnąć. Okej. Dobra, gotowy? Raz. No nie wiem. Dwa, trzy. Teraz. Okej. Dostań się do konia. Nikogo nie widzę. Chodźmy. No to mam przerąbane. Joel, jak tam? Nic mi nie jest. Nic mi nie jest. Dasz radę przejść? Tak. Okej. Okay. Jezu. Szybko, szybko! Widzę cię. Kurwa. No bez. Dobra. Ty zostajesz tu. A ja go zajdę z boku. No i w końcu, dobra. No przecież ja tu zaraz zginę. Się wykrwawię. Jezus. A teraz chodź. Jezus, ile krwi. Szybciej. Nikogo nie ma. Idziemy. No. Dobrze ci idzie. Dasz radę. O, rany.
rany. Chodź, pomogę ci. Nie. Możesz iść? Tak. No to idź do chuja. Chodź. Jest wyjście. Jeszcze tylko trochę. Uda ci się. No. Hej! Hej! Joel! Za tobą! Co? Ej! Dzieciak mi broń! Kurwa, sprawdź! O kurwa! O kurwa! Ty mały gnoju! Ja się dziwię, że ona przeżyła jakimś cudem. Czy jak on jej tak... Wstawaj. Tak ją tą rurą zdzieli, to ona powinna zemdleć od razu. Jak nie zginąć. Dobra, idziemy. Przysięgam, że jak cię z tego wyciągnę, zaśpiewasz mi koncert. Nie zapomnij. Czekaj. Otworzę drzwi. No to się pośpiesz, bo się zaraz wykrwawię. Chodź! Jest! Kurwa! Chodź! Weź, przyprowadź konia. Dobra. No dalej, dalej. Dasz radę siąść? Idź. Chyba uciekliśmy. Joel? 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 No i padnę. Wstawaj, wstawaj. Powiedz mi, co robić. No dawaj, musisz wstać. Joel! Nie wystarczy nam na długo. Zostań tu. Dobra. Gdzie poszedłeś? Dobra. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za oglądanie. Jeżeli spodobał wam się ten materiał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. No i co? Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!